Witajcie serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam, jak działa, co oznacza kontrolka, tak zwane autko z kluczykiem. Jeżeli w aucie nie mamy żadnego błędu, kontrolka ta powinna zgasnąć po włączeniu zapłonu, po paru sekundach, przed zapaleniem samochodu. Czyli teraz patrzymy, włączam zapłon. Autko z kluczykiem się pojawiło i zniknęło. Czyli to oznacza, że w aucie nie ma żadnych poważnych błędów. Zapalam samochód. I nie świecą się żadne kontrolki poza ręcznym i pasami. Teraz sytuacja druga. Włączam zapłon. Kontrolka autko z kluczykiem nie gaśnie. Zgaśnie dopiero po zapaleniu silnika. I zgasła. To znaczy, że w aucie jest jakiś błąd, ale nie jest to błąd natury krytycznej. I teraz sytuacja numer 3. Włączam zapłon. Autko z kluczykiem się świeci i nie zgaśnie po zapaleniu silnika. W tym momencie to oznacza, że w aucie jest dość poważny błąd, którym powinniśmy się zająć jak najszybciej. A jaki to błąd, możemy się dowiedzieć za pomocą tak zwanego wypedałowania, o czym mówiłem w innym filmiku. Link macie pod koniec tego filmiku.